Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcornik i dzisiaj zagramy sobie w Sackboy Wielka Przygoda. Przed nami kolejne poziomy. Tutaj mamy moc w muzeum i jest tu do zdobycia próba włóczkowych rycerzy, a także odblokuje nam się przy tym poziom kooperacyjny. Ale zanim je przejdziemy, to chodźmy się przebrać do Zumzuma. Jakiś fajny strój sobie ubierzemy, którego jeszcze nie mieliśmy. Więc wskakujemy. Dobry wieczór! Czy coś tam niepotrzebne skreślić? Nie mam zegarka. Z tego co pamiętam, to ty już mieliśmy. Zejdźmy sobie na dół i zobaczmy co tu fajnego. Zobaczcie, kostium czmiela. Ale świetny. Ten sobie zostawimy. Jakie ma czułki. I skrzydełka, ale świetne. Naprawdę prześwietne są te stroje. Więc myślę, że już możemy zaczynać w takim razie, ale coś się chyba zepsuło, bo mamy nadal płonącą świeczkę. Dobra, zaczynamy. Moc w muzeum. 4500 punktów do zdobycia. Ciekawe, czy tą świeczkę będziemy jeszcze mieć? A, jednak nie, dobra. Okej, z tego co widzę, to musimy się szybko poruszać, bo po prostu nam przechodzi ekran. Zbierzemy razy dwa i szybko idziemy tam na górę. Mamy kolejną śniącą kulę, a do tego jeszcze punkty, ale dobra, punktów się nie udało, przynajmniej śniąca kula jest. Nie lubię takich szybkich poziomów. Nie da się załapać. O, dobra, udało się tą ostatnią przynajmniej. I tu mamy do przejścia. Coś tu jest? Jednak nie, ale mamy strój. Dobra, przynajmniej się go udało zdobyć, dam radę. Aj, niestety nie. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Aha. Tutaj. Więc jeszcze raz, a ja sobie przyspieszę jeszcze, żeby szybciej było. Okej, tam już zebraliśmy, to nie będę się wracać, ale chociaż tutaj trafmy. Szybciutko. Okej, mamy punkciki. Jeszcze ognie. Przeskakujemy. Okej, mamy wszystko. Skoczmy na górę. I mamy kolejną śniącą kulę. Okej, świetnie. Trzecią już. Idzie nam bardzo szybko. Jest tu coś z prawej strony? Chyba nie. Teraz znowu ekran do przodu idzie. Też musimy się spieszyć. Kolejne ognie. Przyspieszmy trochę. Okej, dajcie już nam spokój, o właśnie, żeby można było chociaż tu poprzechodzić. Mamy przeciwników, ale potrzebujemy do tego tego diabonga, który pozwala nam ich wyeliminować. O właśnie, udało się. Chodź tu. Idealnie. I mamy energię. Udało się ją odblokować. Ale wiecie co, skoro mamy możliwość właśnie pochudzenia sobie z tym naszym stworkiem, który pozwala nam odblokowywać różne rzeczy. O właśnie, i zobaczcie. Można tu też wejść i te schody zniszczyć, a właściwie zdobyć to, co jest pod nimi ukryte, czyli przedostatnia śpiąca kula. Okej, ja już sobie tego stworka rzucę tutaj i pozbieram już samodzielnie. Tu już zebrane, jeszcze tutaj. Okej, udało się.
Znowu go bierzemy i do zebrania mamy te kuleczki, punkciki. No tam już się nie będę wracać, bo... No bo zebraliśmy to, ale dobra, przejdźmy jeszcze. Dla pewności. Bo może być tu zawsze coś ukryte, ale tym razem nic nie ma. Wskakujemy do kwiatka. Musimy zostawić tu naszego towarzysza i pojawia się drugi. Okej, mamy życie. Zobaczmy tylko, czy coś tu jest. Aj, i tu musimy się spieszyć. Dam rady, nie dam rady, kurczę. Halo, dajcie nam. Okej, udało się. I teraz idziemy do przodu. Mamy raz, dwa. Ale ciężko tak patrzeć, bo to się odblokowuje dopiero jak na to naskoczymy. Więc zawsze jest jakieś ryzyko, że spadniemy. Znowu rozejrzyjmy się, bo skoro mamy możliwość trzymania tego, to przejdźmy się właśnie tu po wszystkich kątach. Okej, jeszcze tutaj nam pozostało. No i właśnie o tym mówiłam. Zobaczcie, mamy kolejną śpiącą kulę, już ostatnią, jeśli się nie mylę. I właśnie jest. Tu już nie ma nic, bo się nie otwiera żadne przejście, więc wracamy. Da się na przykład to otworzyć, te gabloty. Jedna, druga, ale z tego co widzę chyba nie, więc wskakujemy dalej. I mamy finish, zobaczcie. Koniec poziomu. Zobaczmy, czy nam wystarczyło punktów. Na złoty puchar oczywiście. Brązowy jest. Srebrny również. I czy będzie złoty? Jest, udało się. Mamy ośmiornicę, a raczej jej część. Uśmiechnijmy się ładnie. Naprawdę przeuroczy jest ten strój. Więc tak, mamy wszystkie śniące kule, również prezencik, próbę, no i złoty puchar. Mamy już 144 śniące kule zebrane. No i jeszcze naklejkę. Dwa poziomy, z tego co widzę, nam się odblokują. Czyli poziom kooperacyjny, do którego zaraz przejdziemy. No i bardzo dużo tu tych prób mamy do zebrania, bo zobaczcie, tutaj mieliśmy... Tutaj mamy do zebrania, więc naprawdę jest ich sporo. Teraz nie będziemy ich robić, ale teraz przejdźmy sobie do poziomu ucieczka z rowu oceanicznego. Wybierzmy sobie tego kotka i spróbujmy przejść ten poziom. Musimy mieć 25 sekund. A i zobaczcie, jak wejdziemy sobie w światło, to już nam dodaje to sekund. Kolejne, ajajaj, tu mamy złoty puchar. Złoty zegar, ale no, nie uda się. Spróbujmy drugi raz. Może za drugim razem się uda. Ajajaj. Aj.
Niestety 34 sekundy, ale przynajmniej mamy ten srebrny puchar. I dwie śniące kule. Ja po odcinku postaram sobie to wyćwiczyć i zdobyć tą trzecią kulę. No i kolejnym poziomem, który mamy do przejścia, jest właśnie poziom kooperacyjny, czyli poziom, w którym potrzebujemy naszego tatę. Więc ja go teraz zawołam i zobaczymy się już we dwójkę. Jest już z nami nasz towarzysz, więc udajmy się teraz do Zumzuma się przebrać. Może uda nam się jakiś duet, zgrany duet stworzyć. Więc wchodzimy. Garderoba. I co tu mamy nowego? Zobaczcie, mamy dinozaury. O, i tata też wybrał. Tak wyglądamy. Więc teraz wychodzimy. I jesteśmy gotowi, aby rozpoczynać nasz kolejny poziom. A. Słodko to wygląda, zobaczcie. Morska bryzgada. Powinna być brygada, ale... Morska bryza. 5000 punktów i dwie kule do zebrania, standardowo. Okej, rozpoczynamy poziom. Mam nadzieję, że już z samego początku czegoś tu nie ominiemy, więc rozglądnijmy się. Wchodzimy. I mamy pierwszy checkpoint. I do zdobycia nasze zwierzątko, które pozwala nam widzieć różne rzeczy. Więc idziemy i zobaczcie, musimy tu współpracować, ponieważ jak tata tu trzyma, to również mi świeci i otwiera mi drogę. Ale z prawej strony też coś jest, więc spróbujmy to wejść. O właśnie, i mamy punkty. I wchodzimy. Co tu mamy? Mamy jakiegoś kwiatka i tam na górze mamy to zwierzątko, więc spróbujmy podsadzić i wrzucić do tego kwiatka. Okej, udało się. Ja jestem w bańce teraz i spróbuję sobie tu przeskoczyć na górę. Okej, zebrałam. Teraz tutaj wezmę punkciki. Oj, właśnie, teraz ty mi świecisz. Otwieram przejście. I zobaczcie, tu też mamy śniącą kulę, pierwszą. Więc jak tu przejść? Spodziewam się, że będzie jakieś przejście. Okej, i wchodzimy. I powoli idziemy. Zdobywając oczywiście naszą kulę. I wchodzimy z powrotem. Okej, bardzo podoba mi się ten poziom. Polega właśnie na współpracy. Tak jak większość. Widać, że twórcy się starali, aby te poziomy kooperacyjne właśnie na tym polegały. I mamy kulki. Okej, wskakujemy do jednej z nich. A i nie chwyciło mnie, okej. Wracam na górę. Tu mamy checkpoint, więc możesz tam wejść,
a najwyżej się wrócimy po prostu. Okej. Użyj na byczki. I spróbujemy sobie teraz zdobyć tą farbę. I to tyle, dobra, wracamy na górę. Tu znowu mamy naszego przyjaciela, który właśnie nam pomaga eliminować przeciwników. Raz, dwa, jeszcze jeden. I oni właśnie otworzą nam kolejne przejście. Z tego co widzę, już tu nic nie ma, więc wskakujemy. Tu też mamy naszą bańkę, więc wrzucę cię. I zdobyliśmy dzięki temu znajdźko dzwonki. Tu też mamy. Okej, przerzucisz mnie? Świetnie, udało się. Biorę szkrabkę i wskakujemy dalej. Ty przyjdź sobie, a ja ci go przerzucę, bo zobaczcie, tutaj nasz przyjaciel zamyka nam przejście, a nie je otwiera, więc ja ci go przerzucę. I w ten sposób właśnie możemy przejść sobie dalej. Tam mamy do zebrania jakąś kulkę. Więc o właśnie tutaj musisz mieć przejście z prawej strony, oświetlić i możemy wskakiwać na górę. I w ten sposób musimy się jeszcze wrócić, aby zdobyć nasze punkty. Okej, co tu będzie? Będzie to nowy element kostiumu. Więc dobra, ja sobie już tu zeskoczę. I zmierzamy w głąb naszego poziomu. Kolejne bańki, od razu wskakujemy sobie na górę, bo jak widzimy, że na dole jest przejście, to... Ajajaj, dasz radę? Dobra, ja cię tu odrodzę, bo od razu mamy checkpoint. I teraz... Wskakuj. Czekaj... Jestem, kurczę... Nie możemy się tak rozdzielać. No tu już mamy drugą już śniącą kulę, tata ją odkrył, więc wystarczy teraz tylko razem tam dojść. Kurczę, nie łapie nas to we dwójkę. Ja wtedy nie mogę wskoczyć. Jeszcze raz. Dobra, wskoczę pierwsza i powoli zmierzam na górę. No i zobaczcie, nie możemy tam po prostu razem wskoczyć. Spróbuj teraz ty pierwszy. I idź na górę. Okej, i teraz się udaje. Teraz tylko na prawo. Dawaj. Świetnie, udało się. Dobra, spróbuj mnie podrzucić. Tam na górę do tej bańki. Idealnie na kolce. Niezły psikus. Okej, czekaj. Okej, jesteśmy. Świetnie, teraz może ja cię podrzucę, bo mam mniej życia. I wciśnij przycisk. Świetnie, w końcu się udało. Możemy schodzić na dół. Bo to chodzi, żebyś sobie przejście odblokował. Tutaj jak spadniemy, to nic nam się nie stanie, właśnie. Czekaj, bo ja cię muszę chyba wrzucić, tylko teraz nic... O, właśnie. Więc ja cię wrzucam na górę. I wrzucę ci dodatkowo przyjaciela, żebyś nie czuł się samotny.
No i czemu zaskoczyłeś? Jeszcze raz. Wrzucam cię na górę. Wrzucam ci towarzysza. Za blisko. No i teraz. I musisz iść, żebym ja mogła. I teraz się wróć. O. Ja wskakuję do kulki. Ty wskakujesz wyżej. Okej, okay, już jesteśmy razem. A, nie skacz mi pod głowę. Dobra. Idziemy dalej. Już jest finisz. Tylko ciekawią mnie tutaj te drzwi po bokach. O właśnie, już znamy rozwiązanie. Ja cię szybko wrzucę. Chodź tu. I oświeć nam drogę. Abyśmy mogli tutaj wyeliminować. Jeszcze te dwa pozostałe. Jeden i drugi. Świetnie, udało się. Mamy nasz upragniony finisz. Niestety nie udało się złotego pucharu, ale srebrny też może być. Ale świetnie, zróbmy sobie tak zdjęcie. Haha, troszkę ucięło, ale i tak jest we dwójkę zawsze raźniej. Więc poziom ukończony, morska bryzgada, dwie kule zdobyte. Kolejna naklejka. Możemy się domyślać, że to jest tutejsza waluta. I teraz zobaczcie, tam już możemy się spodziewać, że będzie Vex. A tu został nam tylko jeden poziom. Więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w następnym poziomie, w następnym odcinku, przepraszam, tam się właśnie udamy. A dzisiaj dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że będziecie chcieli oglądać dalsze podróże i przygody naszego Sackboya. Ale zobaczcie, Sackboy nie jest zawsze taki samotny, bo znajdzie, tak jak dzisiaj, jakiegoś drugiego zielonego dinozaura. Do zobaczenia. Pa!